Witam Państwa na kolejnym filmie historycznym. Dzisiaj mamy kolejną załamkę dla kuloziemców, ale oczywiście płaskoziemcy niech się specjalnie nie cieszą. Dla nich też mam odpowiednią argumentację, albo przedstawię to, że akurat nie mają argumentacji w tej kwestii. Ale o co tu głównie chodzi? Chodzi o historię. Jest to kolejny film z części historycznej, która pokazuje, czym tak naprawdę jest Układ Słoneczny, cały ten Wszechświat, to, co nam się oficjalnie mówi. No i pytanie zasadnicze. Co tam w tym dziele o obrotach sfer niebieskich było napisane? Właśnie ten film to podaje, ten właśnie słynny cytat, który no praktycznie no zamyka temat historyczny. I co ciekawe z tego wszystkiego, że kwestia tego, że żyjemy na Ziemi, ten cały Układ Słoneczny, to co nam się naucza, tak naprawdę jest to klasyka satanizmu. Jest to przerobiony satanizm w formę naukową, przez wieki zalegalizowany. Ale po co to się to robiło, ta legalizacja? A więc po prostu po to, żeby każdy z nas myślał, że tak żyjemy, czyli nam się zakłamuje rzeczywistość. Pytanie, po co to się robi, zakłamywać rzeczywistość? Po to, żeby ludzie nie wiedzieli, jakie będzie ostateczne rozwiązanie. Że ten, który mieszka nad nami, czy tysiące kilometrów w tej ogromnej kuli, gdzie ta ściana pałacu to jest właśnie te 3000 kilometrów nad naszymi głowami i każdego mieszkańca, to z automatu świadczy, że będzie jakieś rozwiązanie, że on kiedyś wejdzie do akcji. I właśnie rządzący tak funkcjonują, aby ludzie się o tym nie wiedzieli. To nie tylko rządzący. Robią to religie, robi to system ekonomiczny, który całkowicie odwraca uwagę od tego, co się dzieje tutaj na Ziemi. To jest jak narkotyk, czyli kwestie ekonomiczne, ktoś tam gra na giełdzie albo ktoś się zajmuje jakimś tak zwanym e-biznesem, szkolenia, webinary i tak dalej, tym podobne sprawy. To pięknie odwraca uwagę i niektórym nawet jest dość dobrze w tym systemie, no bo mają pieniądze i tak dalej, nie? No ale akurat to im przeszkadza myśleć o tym, co z tymi, którzy nie mają tych pieniędzy. Ale właśnie to jest domena tego systemu diabelskiego. Ale oczkiem w głowie tego systemu jest przede wszystkim ukrycie właśnie tego, który mieszka w kuli, tam w środku, granica pałacu, 3000 kilometrów, no i ci, którzy udają kosmitów, żyją na zewnątrz Ziemi. To jest gwóźdź wszystkiego. I teraz, jeżeli mamy tą wartość historyczną, więc powinniśmy się zastanawiać, co dalej. A więc, jakie są wnioski? Właśnie ta przedmowa, bo to jest przedmowa do tego filmu, który jest bardzo króciutki, 4,50. Ten film też zrobiłem półtora roku temu. I też tam są zawarte pewne wnioski niedwuznaczne. Zresztą Państwo sobie to obejrzycie, sobie wyrobicie zdanie. Ale jakie tutaj też wnioski można wyciągnąć? No i właśnie, co niektórzy już wyciągnęli za mnie te wnioski. Od razu mnie oskarżono przez te 3 lata, że ja tam wyzywam wszystkich oponentów od satanistów. No w porządku. No słuchajcie, z faktami się nie dyskutuje. Może odwracamy sytuację. Jeżeli są takie fakty, to kim oni są? Bardzo proste pytanie. Film właśnie na to odpowiada. Kim tak naprawdę oni są? A więc, proszę Państwa, można sobie taki wniosek wyciągnąć i niestety z faktami się no, trudno dyskutować. I dlatego nie dyskutowano tutaj na temat tego filmu przez 3 lata, bo po co? Zrobiono inny numer. Tutaj, szczególnie po tym filmie, to była ostra jazda z wyzwiskami, agresją, bicie piany, piana na ustach, no cuda na kiju się działy przez te 3 lata, czyli 1,5 roku w internecie. Właśnie szczególnie po tym filmie, jakby po tych 3 filmach tutaj, nie? Bo jeszcze mamy tutaj 2 następne, które mówią co, po co, dlaczego, które jeszcze bardziej dobijają temat. Ale co to jeszcze powiemy ciekawego? Właśnie dlaczego? Dlaczego ta agresja?
No i jeżeli mamy odpowiedź, kim są oponenci, no to musimy też zastanowić się nad następną, czy oni są ludźmi, a może to są hybrydy? Jeżeli hybrydy, to jak reagują? Skąd ta agresja? Ja wam powiem takie doświadczenie, które miałem na Facebooku. I tam była taka grupa, w której sobie ziemia, płaska ziemia, no i oczywiście z czasem zostałem tam stamtąd wywalony, no bo tematyka im się akurat nie pasowała i akurat w jakiś sposób przejęto kontrolę nad tą grupą. I już powiedzmy nie mogłem tam nic pisać, zamieszać postów, ale to też nie jest istotna sprawa, że to się działo, ale było takie coś i chyba teraz jest to grupa zamknięta i tam akurat płaskoziemcy się męczą. Oni się tam napędzają blefem. Ale co było najciekawsze? Póki ja tam byłem, no wiadomo, jak to się prawda z blefem gryzie, no to po prostu musi dojść do agresji. No i taki był tam jeden taki młody człowiek. No i słuchajcie, tam leciały takie wyzwiska. Co tam się działo? Tam coś zalinkowałem, ponieważ tam zawsze jakiś film czy coś, jakiś był temat. Trochę ich tam pomęczyłem odległościami na południu, tych płaskoziemców. Oni dostali białej gorączki, ale szczególnie ten jeden był taki agresywny, że już tam ci, którzy no, pamiętają mnie z Facebooka, pamiętają właśnie z tej grupy, to którzy tam powiedzmy no, analizowali, to tam za głowy się chwytali, nie? Coś tam działo. Ale z czego to wynikało? Skąd ta agresja jest? Właśnie jak reagują hybrydy na prawdę? No właśnie ta agresja, wyzwiska, epitety, oni się nawet nie szczypią. Oni mają, jeżeli oni są systemowi, to nie mają tabuny prawników. A więc oni sobie mogą pozwalać na takie wyzwiska. Wiem, że w niektórych telewizjach sobie tam mają jakichś tam prawników i te sprawy od razu zamykają raz na zawsze. No i oni się jakby tym obnażają w którymś momencie. Słuchajcie, bo tutaj chcę przy okazji tego wprowadzenia powiedzieć jedną rzecz. Nam wszystkim się wydaje, przynajmniej się tak wydawało, wydaje się, że my czasami dyskutujemy o niebocentryzmie z jakimiś tam ludźmi. No ale pytanie, czy to są ludzie? Okazało się, że jeden taki spec, mój znajomy, akurat analizował zachowanie pewnych osób i doszedł do wniosku, że niektóre z nich mają podwójną osobowość. Ponieważ on się zajmował też masonerią i tak dalej, on te sprawy dość dokładnie zna i mówi, słuchaj, ten, taki, siaki, owaki, słuchaj, ty tam, wiesz co, to są typy o podwójnej osobowości, ale z czego wynika podwójna osobowość? Właśnie agresja tu tego, a później jest nagle mięciutki taki, nie? Do rany przełóż. Ale dlaczego tak jest? Otóż, tutaj też chcę to powiedzieć, żeby tu nie było dwóch zdań, że w takie osoby, ponieważ one należą do linii rodowej Nemroda, czyli to jest genotyp diabła, bardzo łatwo demon wchodzi i nam się wydaje, że my rozmawiamy z człowiekiem, który odwraca kot na ogonem, konfabuluje, notorycznie, wreszcie agresja, to prędzej czy później tam się, ta agresja się wręcz emanuje, nie? Tak naprawdę to rozmawiamy nie z człowiekiem, tylko z demonem. A powiedzmy ta dany, powiedzmy, tak my to nazywamy jakiś tam młody człowiek, czy tego, to on wcale nie jest młody, tylko młoda hybryda. Czy tam jakiś, powiedzmy, to jest zawsze, to jest hybryda czegokształtna o odpowiednich cechach osobowości demona. Akurat w niego wchodzi, no i później się zaczyna dyskusja. No i słuchajcie, kiedy ten tam, wracając do tego Facebooka, ten młody człowiek, powiedzmy tak, młoda hybryda, kiedy on tam zaczął ze mną tak ostro dość dyskutować, ja też tam je przebierałem w słowach i postanowiłem jedną rzecz. Będę pisał z nim, to było gdzieś dnia 21:30, mówię, będziemy się to ping-pongować na ostro. Do godziny, ja mówię, tak sobie pomyślałem, poświęcę noc, ale tej hybrydzie nie odpuszczę. Oczywiście on odpuści po półtorej godzinie. Oczywiście wysłał mnie na koniec do szopków i tak dalej. Ale myślałem, że po prostu odpuszczę, ale ja po prostu, słuchajcie, jest jedna zasada. Czym jest taki niebocentryzm? To jest front wschodniej wojny ideologicznej. Prawdy z kłamstwem.
I tutaj, wiecie co, to jest tak na froncie wschodnim, w czasie II wojny światowej, nie odpuszczano i nie cofano się. Żołnierze się nie cofali. Oni się po prostu zostawali w okopach do końca. A więc po prostu tutaj nie ma jakiegoś kompromisu. A akurat się wkurzyłem na tego egzemplarza hybrydy. No i po prostu stwierdził, że już po prostu jestem na tyle zaciekły, że po prostu odpuści po półtorej godzinie. Ale jest to szczegół. Na pewno zauważacie bardzo dużo komentarzy, no i co niektórzy też tam się gotują z tego powodu, że może powiedzmy, że starają się jakoś konfabulować i tak dalej, trochę się pilnują, w tej chwili się trochę pilnują powiedzmy z tymi komentarzami, chociaż to tam powiedzmy wyzwiskie i inne rzeczy leżą. To też nie jest istotne. Co chciałem powiedzieć w kwestii historycznej. Jak już wcześniej tutaj powiedziałem, powtórzę, że słuchajcie, z faktami się nie dyskutuje, a to co Państwo zobaczycie w tym prawie 5-minutowym filmie jest niedwuznaczne. No i rzeczywiście ktoś by chciał dyskutować powiedzmy negatywnie, no to musiałbym, bym go musiał zapytać, czy ktoś ma problemy ze wzrokiem. To jest raz, ale druga sprawa. W tym momencie jakby tutaj zaorano astronomię w tym momencie. Pokazano właściwe dno religijne. Astronomii, kosmologii i tak dalej. Wszystko to później pięknie zalegalizowano tak zwaną nauką. I oczywiście, słuchajcie, każda nauka, jakieś tam doświadczenie i inne rzeczy, mają zawsze tą wadę. Ponieważ jest wszystko oparte na niewłaściwych zasadach i trzeba byle schować, to jest wszystko dziurawe jak sito. To jest dziurawe jak sito, więc po prostu ciągle są teorie. A więc no, tak możemy powiedzmy tutaj powiedzieć ogólnie. Ja to oczywiście wszystko też będę powtarzał w kolejnych tutaj zapowiedziach. Ale teraz może na chwilę wrócimy, weźmiemy na tapetę tych płaskoziemców. Bo akurat ten płaskoziemiec tak ostro wtedy tam na tym Facebooku reagował. Weźmiemy tych płaskoziemców. Oni nie mają historii. Natomiast kuloziemcy mają historię, oczywiście. Satanistyczną mają, jak najbardziej. Tutaj mieliśmy też trzeci film, a więc nie ma dwóch zdań. Natomiast płaskoziemcy z historią mają problem i to dość poważny. I dlatego oni unikają tego jak ognia. Tak samo jak kuloziemcy. Kuloziemcy, powiem wam, w ogóle byli do momentu tych filmów historycznych o Koperniku i o kopernikanizmie, byli nawet stosunkowo szczęśliwi, że mogą sobie w jakiś sposób zgubić dyskusję o niebocentryzmie w jakichś tam, powiedzmy, sporach technicznych, na których by człowiek, powiedzmy, taki zwykły, nie mógł rozstrzygnąć, czy to jest tak, czy inaczej. Chcieli w jakiś sposób zgubić, ale kiedy pojawił się właśnie ten ciąg historyczny, tutaj szczególnie o Koperniku, no to niestety po prostu już musieli, poleciały powiedzmy niezłe bluzgi. To tylko tyle mogli zrobić, powiedzmy, byli bez manewru. I dlatego, słuchajcie, jak już tutaj zacząłem geodezję, to już przejechałem po historii po prostu, żeby był jakiś obraz. A więc teraz, jeżeli później będą filmy jeszcze dwa historyczne, z tego co, a później po prostu pojadą już filmy techniczne. A więc no, dla Państwa, żeby była jakaś taka podstawa tego, co jest czym. No i tutaj płaska Ziemia występuje jako coś, co nie ma historii. Coś, co nie ma historii, nie było od początku, więc zostało stworzone w konkretnym celu. I tak dalej. No a więc tutaj częściowo już to mówiłem, to jest konkretny cel, czyli to jest zapasowa lada w sklepie diabła. No, to tak. Ale jeszcze tutaj, co do takich szczegółów, techniczne, co do płaskiej Ziemi, to oni też nie mają geodezji, nie? A więc to jest też podstawa całości niebocentryzmu, a oni tego nie mają. Tak samo jak kuloziemcy. Oni nie mają wielu rzeczy. Ale mają ścianę autorytetów, która serwuje tak zwane teorie. No i to jest gwóźdź dla nich. Przynajmniej teorie starają się jakoś przedstawić, bo to, ale to są tylko teorie. A gdzie jest prawda? Nie ma jej. Jak to? Jak to? Nie ma prawdy? Jakim cudem nie ma prawdy? Prawda jest. W niebocentryzmie.
Ale dlatego nigdy nie nazywałem, że niebocentryzm jest teorią. To jest bardzo ważny wniosek. I tak samo tutaj, na podstawie tej historii. Tu mieliśmy historię, mieliśmy cały tutaj ten wszechświat i tak dalej. To wszystko jest objęte historią. A więc jaka ona jest? No Państwo zobaczycie. Mało tego, tam nawet są niedwuznaczne znaki masonerii, które są bardzo znane przez wszystkich spiskowców. Nawet tutaj, jak robiłem tamten film, chociaż jest krótki, zwróciłem uwagę na to, jak robią szóstkę powiązani nawet z niektórymi astronautami, którzy byli w kosmosie, właśnie robienie tak zwanej szóstki palcami. Ja już nie będę tutaj robił tego, no ponieważ jeszcze mi będą posądzać, co niektórzy, zbyt aktywni, bardzo aktywne hybrydy. Tak, ze swojej strony tutaj tak, jest jeszcze to, mam tę kwestię taką, ja wiem, organizacyjną. Chcę podziękować wszystkim za komentarze. Bardzo fajnie, że pytacie o różne rzeczy, tylko mam taką jedną uwagę, żeby to robić w filmach tematycznych, ponieważ no, są filmy historyczne i są filmy niebocentryczne. Nie? Czasami niektóre są zmieszane, bo historia akurat wiąże się z rzeczywistością i z niebocentryzmem, to wszystko powiązane, ale są takie tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej, nie? To bym prosił te wszystkie komentarze wtedy pisać, znaczy pod tymi filmami, jakieś pytania, takie pytania techniczne. To chętnie odpowiem, słuchajcie, to jest, niebocentryzm jest tematem rzeką. A więc możemy tutaj dyskutować, możemy robić kolejne filmy, a więc ja tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o niebocentryzm, ja nawet nie widzę końca tych filmów. Ja już tak wstawiam niektóre niebocentryczne filmy, wstawiam, wiecie, gdzieś tak powiedzmy między tym tygodniem od czwartku do czwartku, nie, nawet gdzieś tam wstawiam powiedzmy, no, bo uważam, że akurat no, to jest ciekawy temat i o to wiele osób pyta. I też jeżeli będziecie tam, będą te komentarze się powtarzać, no to ja też zrobię jakiś tam film, jakąś tam wstawkę między tym. Ale co chcę jeszcze powiedzieć właśnie w kwestiach, że kto pierwszy raz w ogóle wpada na niebocentryzm tutaj, jeżeli wpadnie na ten film, no to chcę powiedzieć, że jest utworzona playlista i tam są w tej playliście na tym kanale jest szereg filmów niebocentrycznych, no i od tego można tutaj sobie oglądać jeden po drugim. No właśnie, teraz patrzę tutaj, czy wszystko wyczerpałem w temacie. I chyba wszystko wyczerpałem, co mogłem powiedzieć. Słuchajcie, zawsze w takich wstępach będę mówił dużo rzeczy. Ale są to rzeczy potrzebne, żeby zrozumieć na przykład cały sens jakby niebocentryzmu, zrozumieć sens, po co mamy tak zwany układ słoneczny, po co mamy ścianę autorytetów i po co mamy płaską ziemię, która jest bardzo rozpowszechniona w internecie. I właśnie. O, przypomniała mi się jedna rzecz. Widzicie, już miałem prawie że kończyć, ale to no, nigdy tak nie ma. Otóż odnośnie płaskiej ziemi. To jest, chociaż będzie film tutaj dotyczący no, Biblii, Starego Testamentu, no to chcę powiedzieć, że właśnie miałem dyskusję na odnośnie płaskiej ziemi też w kwestiach no, artykułów tam na Onecie i tak dalej, i tak dalej. I co zauważyłem, że jeżeli zacząłem cytować Septuagintę, to jest taka ciekawostka, Septuagintę, to widzę, że płaskoziemcy powysiadali bardzo szybko, tam nerwowo się wysiedli po prostu. Nawet taka jedna pani od płaskiej ziemi to mi nawet powiedziała, nawet napisała, że działa mi na nerwy. A więc pytanie, co jej działa, czy ja działam, czy ta argumentacja z Septuaginty jej działa na nerwy. Ale słuchajcie, film o Starym Testamencie też będzie. To jest o Biblii i też zrobię odpowiednie wprowadzenie. Co do historii, powtarzam, z historią to jest na tyle problem mają kuloziemcy, płaskoziemcy, że oni nie mają historii. A jeżeli mają tą historię, no to ona jest w przypadku kuloziemców jest diabelska, jest to kult diabła, a co do płaskoziemców, to oni nie mają nic, nie mają historii. Jakby się tutaj nie kombinowali, nie mają historii. Co powiem tutaj jeszcze na zakończenie, że zawsze przez wieki funkcjonował tak zwany geocentryzm.
On został później zamieniony przez heliocentryzm, dlatego mówi się o Koperniku, że wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. Ponieważ do tego czasu to był Klaudiusz Ptolemeusz, to właśnie on wylansował geocentryzm. Ale tak nie było od początku. Na razie, proszę Państwa, zapraszam na film, który będzie, który po prostu za chwilę obejrzycie. No i zapraszam też do następnych odcinków niebocentryzmu. Dziękuję, zapraszam na film. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy następną część teocentryzmu, Kopernik i sataniści. No i musimy, żeby to powiązać, sięgnąć do cytatu z jego dzieła. No i zobaczymy do niego. Proszę bardzo, cytujemy. W końcu jednak w środku wszystkiego jest Słońce. W tej najpiękniejszej świątyni, kto umieściłby jej lampę w lepszym miejscu niż w takim, z którego może oświetlać całej rzeczy w tej samej chwili? Słońce nie jest wcale niewłaściwie określane przez niektórych lampionem wszechświata, przez innych jego umysłem, a jeszcze przez innych władcą. Hermes po trzykroć wielki określa Słońce jako widzialnego Boga, Elektra Sofoklesa, wszystko widzący. Tu zwrócimy uwagę w tym cytacie na dwie rzeczy. Hermes po trzykroć wielki, a więc to jest pochwała astrologicznego bożka przez Kopernika. No i mamy te bóstwo wszystko widzące. Popatrzmy na ikonografię, tu po prawej stronie. Mamy właśnie ten układ słoneczny, astrologiczny układ słoneczny, rodem z Egiptu. No i mamy poniżej co? Wszystko widzące oko, które to, co powyżej, symbolizuje. A co to jest za ikonografia? Pewnie już niektórzy wiedzą. Jest to ikonografia wszystko widzącego oka, organu masonerii, a jest to organ wykonawczy iluminatów. Iluminaci jest to diabelski zarząd władzy nad ziemią. A więc my jeszcze tutaj sobie skorzystamy z tej ikonografii. Musimy przejść do następnej grafiki. Proszę bardzo. I tu mamy właśnie to wszystko widzące oko, czyli Towarzystwo Solarystów. Kultu diabła. No i proszę bardzo, się wcale z tym nie chowają. Jeden latał w kosmos, ten po lewej, a reszta siedziała na ziemi. Generalnie wszyscy są po jednych pieniądzach, tak się mówi, albo grają w tej samej drużynie. Ale idziemy dalej. My się tutaj przyjrzymy temu panu po lewej stronie. Proszę bardzo, kto lata w kosmos? Żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił. Ale tutaj się na chwilę zatrzymałem z jednego względu. Akurat strzelono mi argument w internecie, gdzie powiedziano tak. No słuchaj, ty przecież nie latałeś w kosmos, a są tacy, którzy latali. Ponieważ chodziło o to, że no skąd ty wiesz, jaki jest horyzont w kosmosie? No przecież tam właśnie latali tacy panowie, no i powołano się na tego pana. No i teraz co? Mamy już odpowiedź, kto lata w kosmos, a co do kwestii horyzontu, to zrobię jeszcze kilka filmów, gdzie nie trzeba być w kosmosie, aby udowodnić, jaki on jest. Jakie zasady panują, na mocy których w kosmosie jest taki sam horyzont, jak nad morzem. A tego typu panów, no tutaj ikonografia i to, co pokazują, mówi samo za siebie, że powiedziałbym, gdyby ktoś mi tutaj argumentował, że ma problemy ze wzrokiem, no to w tym momencie jest koniec dyskusji. Ale my przejdziemy do wniosku. Punkt pierwszy. Satanizm tak zwanego kopernikanizmu i dzisiejszej astronomii jest niczym jak tylko odgrzenie starego kotleta korzeniami ze starożytnego Egiptu. Punkt drugi. Motyw wszechwidzącego Boga Słońca, jego ikonografia w postaci wszechwidzącego oka
jest jednocześnie ideologicznym hymnem wszystkich satanistów. To po lewej stronie tutaj, o, to mamy rewers dolara i to z reguły każdy zna. Co to znaczy? No i mamy tutaj to przewidzące oczko solarystów. No i tu mamy prawo, na prawo grafikę niebocentryzmu. Z tym się walczy, z tym po prawej. Dlaczego? Bo istnieją sataniści. Także dziękuję Państwu za uwagę. To jest ostatni film z cyklu o Koperniku i zapraszam do całej reszty, która jest przed nami.